prawda jest kolejny odcinek walki Naruto z Painem, ale obejrzę później. Szkoda, że Danzo zginął. Byłbyś świetnym Hokage. Mamo! Tato! Sakura jest moją nową waifu! Boruto jest o niebo lepsze niż Shippuden. No nareszcie! Już miałem dość tego starucha! Le... Naruto powinien być z Sakurą, nie z Hinatą. Co to w ogóle jest? Jakiś płaszcz z czerwoną chmurką? Mam już dość tej walki Kakashiego z Obito. Daliby już filery. Madara? Nigdy o gościu nie słyszałem. Zjem sobie zupkę chińską, jest zdecydowanie lepsza niż ramen. No mam nadzieję, że wątek z wielką wojną Shinobi się nigdy nie skończy. Cieszę się, że twórcy poszli w tą stronę. Boruto to godna kontynuacja mojej ulubionej serii. Może i zginął mój ulubiony bohater, ale przecież to tylko bajka. Boże, ta historia Itachiego jest tak nudna. Super, że nazwali wioskę na cześć Konohamaru. Chciałbym, żeby Akatsuki nigdy nie istniało. Ebisu byłby zdecydowanie najlepszym nauczycielem dla Naruto. Po dokładnej analizie i dedukcji tego odcinka myślę, że Sasuke spokojnie poskładał Itachiego. Naruto? Oglądam tylko z polskim dubbingiem. Ósma brama w sumie jest całkiem średnia. To super, że w drużynie siódmej zawsze wszyscy byli sobie równi. Gdyby nie Sakura w walce z Zabuzą, reszta byłaby w poważnych tarapatach. Sharingan wygląda tak źle, że nawet oczy Rokali są lepsze. Nogara i Kankuro wyglądają w Boruto zdecydowanie lepiej niż w poprzednich odsłonach. Nigdy w życiu nie wypowiedziałem nazwy żadnego jutsu.